Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Piaskownica WAMP, wymiary zewnętrzne 4 metry na 3 metry. Przebiki piaskownicy tworzy betonowy murek o wysokości 30 cm i głębokości 20 cm. Ile metrów sześciennych betonu zużyto na wykonanie tego murku? Czyli mamy tutaj wymiary zewnętrzne. OK. I mamy tutaj jeszcze wysokość. Mamy się doliczyć ile metrów, więc tą wysokość sobie zamieniamy od razu na metry. A tutaj sobie zaznaczymy grubość. OK. Jak to sobie policzymy? Otóż najpierw wyliczymy sobie objętość całej tej naszej bryły. Czyli to jest nasze A, to jest nasze B, to jest nasze C. Objętość A, B, C, tak jakby tutaj nie było tej dziury. To 4 razy 3 razy 0,3 i to nam daje 3,6 metra sześciennego. Teraz policzymy sobie objętość tej naszej dziury, ale tutaj musimy sobie to uwzględnić. Spójrzcie, tu mamy 4 metry i z tej strony też mamy tą grubość. Czyli nas interesuje tylko to. A to są 4 metry, odjąć 0,2, odjąć 0,2. I to jest 3,6 metra. To samo robimy z 3 metrami. Tu mamy grubość i tu mamy grubość. Więc żeby wyliczyć to, robimy 3 metry, odjąć 0,2, odjąć 0,2. I to nam daje 2,6. Wysokość oczywiście nam się tutaj nie zmienia. Czyli objętość druga to... metra sześciennego, czyli ta objętość, o którą nam chodzi, to ta większa objętość, czyli w całości odjąć objętość tej dziury. Zatem zużyto tutaj 792 tysięczne metra sześciennego betonu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.